wyprowadzanie piłki od tyłu poza Piotrem Zielińskim, który jak do niego zagrasz piłkę, on potrafi się utrzymać przy jednym czy przy dwóch zawodnikach, ale później tą piłkę gdzieś dalej trzeba kreować, czy do skrzydłowych. I tu mamy problem w grze kombinacyjnej. Oprócz właśnie Piotka, no mało jest zawodników takich kreatywnych, który do nich zagrasz. Zagrania trójkowe, no tego nam brakuje. Plus wyprowadzenie tej piłki od tyłu, no zagrasz do jednego zawodnika, a później ta akcja jest szarpana pod wpływem gdzieś przeciwnika. I podejmujemy złe decyzje.